Najlepsze te małe kina w rozterce i udręce, z krzesłami wyściełanymi pluszem czerwonym jak serce. Na dworze jeszcze widno, a już się lampa kołysze i cienie meandrem biegną nad zwisającym afiszem. Chłopcy się drą w niebogłosy, w promieniach sztucznego światła, sprzedają papierosy, irysy i sznurowadła. O, już się wieczór zaczyna, księżyc wyciąga ręce, najlepsze te małe kina w rozterce i w udręce. Kasjerka ma loki spadziste, króluje w budce złocistej, więc bierzesz bilet i wchodzisz w ciemność, gdzie śpiewa film. Szeleszczą gaje kinowe, nareszcie inne, palmowe, a po chodniku bezkresnym snuje się srebrny dym. Także tu mało się wtulić, deszcz i zawieruchę przeczekać i nic nie mówić, i trwać i nie uciekać. Srebrzysta struga płynie przez umęczone serce, drzemiesz w tym małym kinie, jak list miłosny w kopercie. Ty moje śliczne śliczności, znów się do łóżka sam kładę, na jakimś spotkam się cię moście, twój pluszowy niedźwiadek. My ją nazywamy salą historyczną, względnie salą czerwoną. Napisał o niej wiersz Konstanty Ildefons Gałczyński. To jest nasz poeta polski, który w Szczecinie naszym mieszkał tutaj w latach, przez niedługo, ale w latach 60. I on napisał właśnie wiersz Małe kina, który jest naszym sztandarowym wierszem powieszonym tutaj przed wejściem do kina. I on pisał właśnie o czerwonych fotelach, o czerwonych dywanach, o pani kasjerce, która z bujnymi, jasnymi lokami siedzi w okienku kasowym i sprzedaje bilety. W 99 przyjęliśmy to kino. Podczas remontu wyszło, że to kino jest od 1909 roku już działa. Poprosiłem kolegę, żeby sprawdził w Księdze Rekordów Guinnessa, od kiedy jest najstarsze kino na świecie, bez przerwy działające, to jest bardzo ważne. Okazało się, że to w Londynie z 1910 roku. Poszedłem do książnicy, do biblioteki, zacząłem szukać tych wszystkich rzeczy. Znalazłem dokumenty potwierdzające, że kino działa od 1909 roku i w tym momencie zakończyłem swoją pracę. To lenistwo, szczerze mówiąc, bo należałoby pogrzebać troszeczkę dalej i wyszłoby, że 1907 rok, a nie 9. Ale ponieważ mi to wystarczało już, żeby złożyć dokumenty do Księgi Rekordów Guinnessa, to za tym zakończyłem. No to zdziwiłem się, bo leżało w domu na podejście, przed domem właściwie, dobrze, że deszcz nie padał, właściwie, bo to wszystko by zamokło, ale olbrzymia koperta leżała i ucieszyłem się, na pewno się ucieszyłem. Praktycznie musiałam tutaj wejść z dnia na dzień. W czerwcu przeszłam na emeryturę jako nauczyciel, a we wrześniu, 8 września 2005 roku rozpoczęłam pracę tutaj. Tak się po prostu potoczyły losy. Jestem w ogóle z wykształcenia ekonomistą. Tam byłem, odpowiadałem za rozpowszechnianie filmów w ogóle, za dobór filmów, za rozpowszechnianie w tych ponad setce kin. To nie jest zawód, to jest coś, co cały czas staram się bardzo pokochać i polubić. No czasami jest trochę pod górkę, ale przychodzę tutaj naprawdę z zaangażowaniem i z przyjemnością. A związany z pionierem jestem dosyć dawno, ponieważ poprzednio byłem zastępcą dyrektora w firmie, która zarządzała kinami na terenie praktycznie dosyć dużych, bo dwóch województw jeszcze dawnych. Także byłem związany, ale w życiu nie sądziłem, że wtedy zupełnie mi do głowy nie przychodziło, że będę zarządzał akurat tym kinem. To przychodziłem, rozmawiałem, oglądałem filmy nieraz, ale jakoś nie przyszło mi to do głowy wtedy. Jestem szczecinianką, jestem wychowana tutaj i tutaj w tym kwartale, czyli parę ulic dalej mieszkałam i do tego kina przychodziłam. Pamiętam jak dziś, że były takie drewniane ze sklejki siedzenia, które strasznie hałasowały w momencie, kiedy się wstawało. Pamiętam również to, że wychodziliśmy z kina nie tak jak teraz przez to główne wejście, ale przez podwórko, które było takie nie za bardzo fajne i takie trochę obskurne, ale to było takie właśnie taka inność.
tego kina. W książce adresowej z 1907 roku jest też napisane, że tu jest kino. A ponieważ książki adresowe praktycznie przy końcu roku poprzedniego były drukowane, bo to nie jest tak, że skład komputerowy leci szybciutko. Także to jest między innymi dowód, że kino już od 1907 roku pracowało. Otto Blauert. Restaurator szczeciński. Tak jest. Dosyć krótko był, później sprzedał to rodzinę Pickę. Obydwaj byli Niemcy. Tylko że pan Pickę zginął podczas I wojny światowej. Młody człowiek był powołany. I później to właśnie prowadziła wdowa, właśnie to rodzina prowadziła Pickę. Mieli kilka kin w Szczecinie, także. On mieszkał tutaj na samym szczycie tego budynku naszego i pani Pickę do czasów, dopóki front przechodził przez Szczecin, do tego momentu prowadziła to kino i miała 3 kina tutaj na terenie Szczecina naszego. Na 50 kin, które były w tamtym okresie, takie małe 3 kina mieć, no to faktycznie to miasto tętniło życiem, jeżeli chodzi o życie kulturalne. Na tej ulicy był Kosmos. To jest bardzo duże kino, nowoczesne kino, było na ówczesne czasy, wybudowane po wojnie nowe kino. Kino Kosmos było to kino jednosalowe. Nie miało szans. Nie miało szans z nowoczesnym kinem, żeby działać. Także musiało upaść. Zresztą upadło masę kin w Szczecinie. Podejrzewam, że tak duże kino, po prostu koszty utrzymania tego Kosmosu są olbrzymie. Były i będą duże. Tak, żeby zapełnić tak wielką salę, trzeba dać filmy, które są dla wielkiej publiczności, szerokiej publiczności. To nie jest takie, a to nie jest już wtedy konkurencja dla nas. Wnuk powiedział, dziadek, jak nie będziesz miał filmów o smokach i w 3D, to nie będę przychodził do twojego kina. Dobra. Zrobiliśmy rzeczywiście te 3D, jak już koleżanka powiedziała, ale to nie ma sensu najmniejszego, szczerze mówiąc. Kino studyjne przede wszystkim, kiedyś to jeszcze było rozszerzone, że jeszcze po filmach dyskusje, w tej chwili dyskusji nie ma, ale repertuar, to jest przede wszystkim filmy, to może już rozmawialiśmy, nie hollywoodzkie, ale właśnie prawdopodobnie europejskie, kino artystyczne. Filmy, które są nagrodzone na festiwalach, na pewno znajdą u nas miejsce. Jeżeli jest film artystyczny, nieraz jest przepiękny film, no cóż z tego, że on jest amerykański, ale jest naprawdę wspaniały, ekstra i znakomici aktorzy, znakomity reżyser, to my też zagramy go. Oczywiście, że zagramy. I muszę powiedzieć, że nawet więcej ludzi jest u nas niż w tych kinach wielosalowych, multiplexach. Bollywood, to żeśmy wyświetlili. Bollywoodzkie lat kiedyś próbowaliśmy. Nie. To znaczy, warunki muszą być spełnione takie. Po pierwsze, to musi być znakomity reżyser, znakomity film, najlepiej jeszcze kontrowersyjny jakiś. Wtedy tak. To, że prowadzimy edukację filmową już dla młodzieży i jesteśmy otwarci również dla niepełnosprawnych, to jest to, co nas wyróżnia. Do multikina nie pojadą niepełnosprawni. I nie ma popcornu. I nie ma popcornu u nas, tak. Myśmy przyjechali tutaj z projektu Caritasu Szczecińskiego. To jest projekt wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy 3. Więc tutaj mam taki wyjazd integracyjny i kulturalny. Tu faktycznie idzie się na film i ogląda ten film, a nie idzie się na film, żeby zjeść popcorn, tak jak w innych kinach. I mają lepszy repertuar. Lubię takie małe kina, ponieważ przypominają mi się też lata dziecinne, kiedy właśnie były takie kina. Wychodziłam do kina właśnie. Do kina na moim osiedlu, do Domu Kultury, tam było kino Hetman i właśnie przypominałem się takie lata dziecinne, jak właśnie... Tak, są to kina tak zwane kameralne i ja uważam, że one mają jakby lepszą atmosferę, mają po prostu duszę. Natomiast tutaj naprawdę człowiek skupia się bardziej na tym, co widzi, niż na tym, co jest wokół niego. I dzień dobry. I dzień dobry. Nie mnie, tylko państwu.
Przede wszystkim to jest kino, które zaoferowało nam uczestnictwo w projekcie. Samo zgłosiło się do projektu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, ale też bardzo dobrze się do tego nadaje. Łatwiej jest oglądać takie trudne filmy w takim kinie studyjnym niż w wielkim multipleksie. To jest urokliwe kino. Ja pamiętam je jeszcze z twardymi siedzeniami i z nie tak dobrą akustyką, jaka panuje teraz. To kino jest tak od tak dawna, od kiedy ja jestem, więc jest to kino bliskie mi. Tu mamy właściwie jedno z niewielu zdjęć ze Starego Szczecina. To jest kina Pionier, to jest z lat 50. Stary wystrój, gablot przed kinem Pionier. No, kino nazywało się Welttheater. Dlaczego była niemiecka nazwa? Bo to było po prostu, wtedy były tereny niemieckie w wyniku przesunięć granicznych różnych. Szczecin jest polskim miastem. I również nazwa kina też została zmieniona. Po wojnie nazywało się kino Odra od 1945 roku i później od 1952 roku kino Pionier. I to nazwa została. Ona jest ugruntowana w pamięci wszystkich Szczecinian, także Pionier jest znaną marką. Nie widzę najmniejszego powodu, żeby to zmieniać. A rok to jest dodatkowo dodany później, ale to chodzi o to, żeby podać, od którego roku właśnie to kino już działa. W okolicach to jest jedno kino. Właśnie nie, zaraz jest tam jeszcze drugie kino, Helios. Dziwnie się nazywa, podobnie jak kiedyś nazywało się nasze kino. Helios to jest czterosalowe kino, taki mały multiplex. To jest nazwa sieci, także stąd to zupełnie przypadek. W ogóle nie ma kin takich tradycyjnych, takich jak nasze kino. Zostały praktycznie w Szczecinie tylko trzy multiplexy. Jedno małe kinko jeszcze dodatkowe na zamku, które dwa dni w tygodniu wyświetla filmy i to jest wszystko. To już Lenin powiedział, że kino jest najważniejszą ze sztuk. Ja kiedyś, tu miał akurat rację. Uważam też, że kino jest bardzo ważne. Oj, tu kino właściwie to przeżyło, właściwie tak patrząc, to dużo. Cesarstwo przecież jeszcze było najpierw, Cesarstwo, Republika, Trzecia Rzesza. W Polsce też przeżyła ustrój ten socjalistyczny, no także wiele ustrojów przeżyła. No tutaj mamy infomankę, który jeszcze w tej chwili jeszcze w Niemczech nie miał premiery film. Bo dla mnie hollywoodzki to jest w ogóle wielki rozmach, wielkie strzelaniny, efekty i tak dalej. Proszę powiedzieć mu, jakie tu efekty są. To jest po prostu gra aktorska. Nic więcej. To znaczy, jesteśmy członkiem Europa Cinemas i w związku z tym, że większość filmów, bo ponad 80% to z kina filmy europejskie, za to otrzymujemy pewne fundusze pomocowe. Mamy dwie sale. Pierwszą salę scyfryzowaliśmy w czerwcu ubiegłego roku i to był, szczerze mówiąc, ostatni dzwonek.
Nie ma już filmów na taśmie 35 mm, takich jak tam, przykładowo ten stary projektor jest. To już przeszłość. To jest naprawdę rewolucja. W kinie była rewolucja, kiedy powstał film dźwiękowy i to jest kolejna rewolucja. Ta sala jest nietypowa i ta sala od razu została od razu tak zaplanowana. Ona nigdy nie miała innego kształtu. To pomieszczenie zostało od razu przewidziane na salę kinową, bo nigdy nie było witryny na zewnątrz, nigdy nie było szyby wystawowej na zewnątrz, tylko zawsze była ta ściana lita, która jest za nami, jak również wejście, którym w tej chwili wchodziliśmy. A tam przed nami widać właśnie te okienka do kabiny projekcyjnej, po środku jest projektor cyfrowy, po bokach są projektory analogowe, a nad nami tutaj z tyłu jest rzutnik do wyświetlania filmów z Blu-raya czy z DVD. To jest kabina projekcyjna i to są właśnie te od zaplecza, czyli to, czego nie widzi widz normalnie. Kino jest malusieńka, ale przedtem projektory, które tutaj stały, były jeszcze większe, posiadały większe wyciągi, ponieważ pracowały na innych lampach. Te już są projektory nowocześniejsze, już zakupowane przez nas i chłodzenie jest odprowadzane automatycznie do góry, także tu jest bezpiecznie. I w tej chwili na zasadzie, nie wiem, zdalnego sterowania kinooperator będzie mógł włączać i przełączać nawet filmy, jeżeli będzie cyfrówka na dole, nawet filmy te, które będą puszczane na dole w kiniarni. Także technika idzie do przodu i to się wszystko rozwija. Powiem, filmy nie oglądam wcale. Już tak, filmy siedzą. Ale jak my gramy na przykład film 3 tygodnie, to ja jednym okiem i tak wiem, o co tam chodzi. Takie, nie, to w ogóle nie było zejścia tego, nie było tych schodów. Te schody to już jest nasza robota, no mówię nasza, no bo już się utożsamiam z tym kinem, jest nasza robota i to były normalne piwnice lokatorskie, jak w starych budynkach. Pierwsze początki kina zaczynały się nie od sal kinowych, które były zbudowane specjalnie, bo to wyszło potem, natomiast projektor, czyli obecnie wtedy nazywało się to kinematograf, był wwożony do pomieszczenia, w którym były największe skupiska ludzi. A największe skupiska ludzi były właśnie w kawiarniach. I tam wwożono projektor, stąd stylizacja, projektor, ludzie, którzy siedzą, popijają kawę, herbatę czy lampkę wina i jednocześnie oglądają sobie film. Filmy nieme puszczane są właśnie z projektora analogowego, to na tym pianinie gra taper, przygrywając do filmów niemych, dając akompaniament, tak jak to kiedyś bywało. Stworzono tapera po to, żeby wypełnić ciszę. Jest to pora wieczorna i ludzie czasami wpadają tu prosto po pracy, potrzebują czegoś na rozgrzewkę, potrzebują czegoś na to, żeby nie zasnąć. Zresztą na naszych filmach się nie zasypia, więc nie mogą zasnąć. Na pewno ci, którzy lubią filmy sensacyjne, no to chętnie pójdą tam, gdzie jest duży ekran, jest głośno. I na pewno, gdybym miała do wyboru, to bym się nie zastanawiała, na pewno bym wybrała Pionierek. Jeżeli jedyne kino, które zaliczamy do tego? Myślę, że jest to takim miejscem, gdzie spełniają się nasze zainteresowania, ponieważ żona bardzo lubi kino, ja średnio. Także w razie czego mam się czym zająć też. No ja bywam tutaj często. Wcześniej oglądam Nimfomankę Larsa von Triera. W ogóle nie jestem ze Szczecina, przyjechałam do koleżanki w odwiedziny. Marlena postanowiła pokazać mi to przepiękne miejsce. Ja uwielbiam atmosferę taką no, minimalistyczną. Tutaj jestem bardzo blisko z obrazem. Tak? To dla mnie jest w ogóle taki domowy nastrój. I tak czuję indywidualnie się z obrazem.
Praktycznie od 107 lat kino cały czas pracuje. A dzisiaj jak zwykle w kino jest, cały czas pracuje, żyje. Dzisiaj akurat jest premiera filmu dokumentalnego. To jest film telewizyjny zrobiony dla telewizji, ale premiera jest u nas. Film zrobiony o Wikingach, o mieście Wolin, niedaleko z Szczecina. Jak zobaczycie, na pewno Wikingowie też biegają tutaj, także to będzie okazja zobaczyć. Spotkania wicemarszałka województwa zachodniopomorskiego, pana Wojciecha Drożdża. Na pewno będzie Telewizja Polska, a konferencja prasowa będzie reżyserów, profesorów, reżysera, profesorów, którzy brali udział przy tworzeniu tego filmu. A w kinie ciągle się coś dzieje, bo to jest imprezy i premiery filmowe. Przyjechaliście na premierę filmu Miasto Zatopionych Bogów, który film ten opowiada o wczesnośredniowiecznym Wolinie, o czasach świetności Wolina, czas około 1000 lat temu. Mój strój jest rekonstrukcją stroju wikingskiego, kobiety, wikinga. No, będzie to bardzo kameralny pokaz dla niewielkiego grona jakby odbiorców, jeszcze przed premierą filmu. I myślę, że malutkie kino właśnie jest do tego najlepsze. Jest to najstarsze kino w Europie i świetnie nawiązuje do też filmu o starym mieście Wolinie. Jest to jedna z atrakcji turystycznych regionu. Jeśli turyści przybywają do Pomorza Zachodniego, przybywają do Szczecina, to jest to jedna z rzeczy, z którą możemy się pochwalić, którą możemy pokazać i tak naprawdę dać wyraz jakiejś takiej stabilności, bym powiedział, tego przemysłu kinowego, bo nieprzerwanie działające lat tyle kino, to naprawdę jest się czym popisać. No. Niezły kwas. Mamy najstarsze kino na świecie, więc grzechem byłoby nie wykorzystać atutów najstarszego kina na świecie w celu promocji, w celu prezentacji filmu. Wśród kupców bardzo aktywni w tym czasie byli Skandynawowie. Słynęli oni z handlu bronią oraz innymi wytworami z żelaza i metali kolorowych. Do starszych ludzi podchodzi się z pewnym szacunkiem, także i do kina też starszego z pewnym szacunkiem też. Znaczy ja w ogóle uważam, że kina, które powyżej no przynajmniej 50 lat już pracują, w ogóle firmy, które powyżej 50 lat pracują, to należy do nich podchodzić z szacunkiem. Bo to już jest naprawdę wiek odpowiedni. I to znaczy, że ta firma jest stabilna. Ja mam piątkę, już złotóweczkę. Wychowało się pół Szczecina na tym kinie. W tym kinie. Także to było znane. Ale rekord pomógł z tym, że wydaje mi się, że bardziej znane to kino jest jako najstarsze kino na świecie poza granicami niż w kraju. Pionier mi się podobał, bo to tak małe kino, więcej tak kameralnie, no jak jakiś dobry film leciał, no to różne filmy. Oj, malutkie było, mały ekran, małe rozmieszczenie miejsc. Ja nie wiem, czy on jeszcze, znaczy jest, nie, chyba już nie ma pionierka, czy jest, nawet nie zwracam uwagi. Przechodzę przez światła zielone i nie zwracam uwagi. Pionier, a gdzie to tu Helios? Nie byłem. Najstarsze w końcu, nie? No to jest chyba nawet w Europie jedno z starszych, nie? Jakieś dalej działających chyba. Na świecie, no ale to, no to jeszcze lepiej. Kino Pionier? No ja wiem, no, normalnie, no. Wtedy no, była taka moda, że się więcej chodziło do kina. I teraz no, nie było takiej możliwości jak teraz obejrzenia takiego. Znajdujemy się w kinie Helios w Szczecinie. W Polsce cała sieć obecnie ma 32 kina. W Szczecinie znajdują się dwa kina tej sieci. Na kolejne lata również są już podjęte działania, żeby w kolejnych miastach otwierać kina sieci Helios. Za kina multiplexowe uważa się obiekty, w których znajduje się kilkanaście sal kinowych. Całe kino posiada 1222 miejsca. Mamy różny repertuar. Są filmy polskie, są hollywoodzkie, jest kino europejskie, kino niezależne.
mamy różne grupy docelowe. No, na bajki przychodzą dzieci, na pozostałe filmy dorośli, przychodzą szkoły na filmy, na adaptację lektur. Odłączną częścią seansu kinowego jest popcorn, najpopularniejszym towarem sprzedaży. Do tego jakiś napój, gazowany, niegazowany, coś ciepłego. Mamy osobną kawiarnię, gdzie można kupić kawy, lody, ciasta, desery, żeby widzowie mogli usiąść, poczekać przed seansem lub po seansie, usiąść, wypić kawę, podyskutować o obejrzanym filmie. Trzy tytuły w 3D, a bywają tygodnie, gdzie praktycznie wszystkie filmy są w 3D. Jest duże, ma dużo sal, jest przestronne. Można, jak się przyjdzie wcześniej, można tutaj spędzić miło czas, można coś wypić. Po prostu jak jakieś są filmy ciekawe, to ja przeważnie chodzę do tego kina. W Szczecinie nie ma mniejszych kin. Wszystkie pozamykane. No tak, te mniejsze pozamykane są. No nie, z Pionie. A, no jedynie, najstarsze, tak? W Szczecinie. Tak. Byłaś w Pionierze? Ja nie byłam. No mniejsze jest to wiele, spokojniejsze, przytulniejsze. No. Kurczę, szkoda, że nie ma większego ekranu, bo tak to fajne kino, ale z taką małą kameralną liczbą ludzi, ale ekran jest zdecydowanie za mały i niektóre filmy, no tak jak ta Papusza, no niestety trzeba byłoby obejrzeć właśnie na dużym ekranie. Może i muzyka i efekty wszystkie by były no, bardziej spotęgowane, tak to no, sam film w sobie super, ale no niestety na małym ekranie jakby odebrał coś temu filmowi. Nie widzę najmniejszego powodu, żeby, jak mówi się po polsku, kopać się z koniem, czyli z tymi wielkimi multipleksami. Ja mam tę możliwość zobaczyć filmy te, na które mam ochotę. Mój pierwszy film w życiu, który oglądałem i który pamiętam, mam nadzieję, że to był pierwszy, to był francuski film Babette idzie na wojnę. To jest rewelacyjny film. Kiedyś na urodziny, chyba kilka lat temu, z Brigitte Bardot tam gra. Na urodziny kina kilka lat temu ściągnąłem ten film z Filmoteki Narodowej, obejrzałem i muszę powiedzieć, że wtedy ja byłem taki mały kajtek, szczerze mówiąc, i po tylu latach pamiętałem dokładnie cały ten film. To byłem zachwycony. Już nie podobał mi się może tak jak kiedyś, ale jest możliwość obejrzenia. Mam możliwość ściągnięcia tych filmów z Filmoteki Narodowej czy z innych źródeł i obejrzenia tego we własnym kinie. Bo tak staram się te filmy, które chciałbym zobaczyć, sprowadzić do siebie i u siebie zobaczyć bez problemu. Widzów prawie, że kasjerki znają doskonale po imieniu. I dzień dobry Pani Zosiu, dzień dobry Panie Jacku, doskonale znają. I wiedzą, gdzie dany widz potrzebuje siedzieć, bo lubi to miejsce akurat, w tym rzędzie, w to miejsce. To już zupełnie inaczej jest. I widz też przychodzi i już wie doskonale, że on będzie obsłużony znakomicie, że będzie miał swoje ulubione miejsce. I nie jest anonimowy. W tych dużych kinach jest anonimowy, to właściwie pojęcia nie mają, co się, kto to i przychodzi i tak dalej. Ja nieraz widzę, jak chodzi ktoś, że on przez pomyłkę tu wszedł, naprawdę, przez pomyłkę po stroju, po ubraniu, po zachowaniu, to widzę, że to nie jest ten człowiek, który akurat trafił dobrze do swojego kina. I faktycznie obejrzy się, przeglądnie, co się dzieje, ewentualnie zapytał jakiś film, który na pewno grać nie będziemy i wychodzi. Ale są widzowie, którzy potrafią kilka razy w tygodniu przychodzić, wszystkie filmy, dokładnie wszystkie filmy obejrzeć. I jest to sympatyczne, naprawdę. Ja teraz nie chciałbym mówić jakichś bzdur, ale to jest inna publiczność, inni widzowie są. To jest dla ludzi myślących. I to są, większość to są praktycznie studenci i ludzie z wyższym wykształceniem. Ktoś powiedział, że
To jest multiplex dla inteligentów właśnie, jak któraś dziennikarek kiedyś. A ponieważ inteligentów za dużo nie ma, to wystarczy takie. Nie, nie, to jest moje ulubione kino, więc właściwie jedyne, które wybieram jak tylko możliwe. Repertuar, który chciałabym obejrzeć, jest tutaj, to zawsze ma tutaj absolutnie. Moje wybory są wskazane na Kino Pionier. Właściwie to repertuar jest tak specyficzny tutaj, że z tego powodu tu chodzimy, bo już jak gdyby Pionier wybiera za nas ten repertuar. Dlatego tu chodzimy, bo są filmy, które chętnie oglądamy. Że wszyscy, którzy tu przychodzą z wyboru, właśnie szukają atmosfery skupienia i pewnego rodzaju głębszej refleksji jednak i bycia z filmem i bycia w kinie. Jest to tego rodzaju kontakt ze sztuką filmową, który mi po prostu odpowiada. Chodzimy od 15 lat i mamy kartę stałego klienta, jest to nasze ulubione kino i w zasadzie jak nie mogę obejrzeć filmu tutaj, to rzadko się decyduję na duże kino. To i tak zostaje Kino Pionier. Taki jest wybór.